Witam Was serdecznie, kochani. Taki oto piękny tutaj widok. Oczywiście jestem z Wami tutaj cały czas. Cieszę się, że jesteście, że uczestniczycie w tych modlitwach, że bierzecie w nich udział. Są osoby, które są od samego początku, inni, którzy dołączyli całkiem niedawno, więc bardzo, naprawdę z całego serca za to dziękuję. Musimy się modlić, musimy się łączyć właśnie po to, by Polska dostała takie błogosławieństwo, by te działania wojenne, kataklizmy zostały zminimalizowane, tak? Naprawdę jest to bardzo ważne, więc proszę, byście zapraszali bliskich, rodzinę. Niech nas będzie jak najwięcej. Ja, kochani, życzę Wam miłego dnia, wszystkiego dobrego dla Was, a teraz już zapraszam do modlitwy. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne. W dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.